Znaczy, pomysłodawcą na pewno byli mieszkańcy. A wiadomo, no, trzeba było to stworzyć, także po prostu no, dziękuję no, wszystkim, którzy nas wsparli, że udało się to wszystko zorganizować. Jest to dużo pracy, już nie mówiąc o sprawach finansowych, ale po prostu dużo pracy i zaangażowaniu bardzo wielu prywatnych osób oraz firm, bez których by się to nie udało zrobić. A z takim, można powiedzieć, z ugoru, no wyszło no coś fajnego dla dzieci, dla młodzieży, dla gości w ogóle, dla naszej gminy. Był tu kiedyś las, no wiadomo, przy budowie no, dwupasmówki S52, no trzeba było to, no wiadomo, no, częściowo wykarczować, no i do tej pory się nie udało tego otworzyć, ale dzięki wsparciu naszym firmom, naszym mieszkańcom, no udało się zrobić coś dodatkowego, jeszcze ścieżkę dydaktyczną. Tym bardziej, że działka jest bardzo duża, bo ona ma prawie no, ponad hektar, nie? Bo to jest część tego tej działki, co teraz właśnie otwieramy. Ktokolwiek, jeżeli będzie chciał swoje drzewo zasadzić, jakieś pamiątkowe, zapraszamy. To jest dla Was, mieszkańcy. Rzeźby są stworzone po to, to jest taka no, ciekawostka dla dzieci, dla turystów, żeby poznali, bo przy każdej rzeźbie jest opis, podstawowy opis danego drzewa, żeby po prostu, no, żeby się nauczyć trochę tej przyrody, nie? Przyrody na naszej. Nie? Z inicjatywy naszego sołtysa Mariusza Rodenki stworzyliśmy projekt i zagospodarowanie takiej fajnej łąki w Pogórzu. Jest w założeniu odtworzeniem lasu, natomiast nazwaliśmy go parkolasem, ponieważ jest to teren rekreacyjny. Zostały wprowadzone gatunki również typowo parkowe i ozdobne odmianowe do drzew typowo leśnych. Buki, jakie są posadzone, to odmiany purpurowe. Mamy też kilka takich ciekawostek, meta sekwoja, grujecznik japoński. No jest to typowe założenie leśne, ponieważ występują to też ścieżki jak w parku, kładki, mostki. Drzew posadziliśmy jako nasza firma około chyba 27. Są jak widać bardzo duże, mają po parę metrów, także mam nadzieję, że mieszkańcy w przyszłym roku na wiosnę się będą cieszyć kapitalnym efektem i już lekkim zacienieniem. I co jeszcze mogę dodać? Projekt jest przewidziany w ten sposób, żeby było też troszeczkę koloru. Także są buki purpurowe, są pięknie przebarwiające się jesienią drzewa, czyli dęby czerwone, jest grujecznik japoński. W nawiązaniu do naturalnego terenu oczywiście muszą występować brzozy. Są jodły kaukaskie, gatunki drzew zostały dobrane w taki sposób, żeby po prostu przetrwały tutaj. Tu jest ciężki teren, tu jest glina, więc pewne gatunki takie typowo leśne nie wytrzymały, musieliśmy po prostu dobierać odpowiednie rośliny do danego stanowiska. Dlatego są między innymi jodły kaukaskie, są dęby, które występują w takich podmokłych, które dają sobie radę w podmokłych terenach. Mam nadzieję, że to będzie miła pamiątka po wszystkich Pogórzanach dla następnych pokoleń i że będzie piękna.